Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. My przed chwilką skończyliśmy nagrania. Miałam dzisiaj nagrania we Flyspocie w Warszawie razem z Maybelline. Taka fajna akcja, test wytrzymałości pomadek i tak dalej. Nie pokazywałam Wam tego na vlogu, ponieważ dużo nagrałam na stories i nie chciałam powtarzać materiału. Byliśmy teraz na szybkim obiadku w wietnamskiej czy tajskiej? Wietnamsko-tajskiej. Wietnamsko-tajskiej knajpie na takim lunchu. A teraz lecimy jeszcze spotkać się razem z Ranetką, z Grzesiem, z Sarką i z Luką, Andzią i Szarlotką. Także lecimy. Chodzimy tutaj, słuchajcie, pod knajpę, a tu proszę bardzo, Adrian bawi, doczekał się swojego. Tata. Jak się nazywa? Zoi. Piękna. Albo Anastazja, jeszcze nie wiem. Piękna. Jaka grzeczna, śpi. Nazywa się Leonardo. Leonardo? Tak, jakbyście potrzebowali jakichś wskazówek ojcowskich, to zgłaszajcie się do mnie. Tak, kanał Miszka. Tak. Luka, słuchajcie, edukuje już Sarę. Jako biskupów pomocniczych w Lwowie. Sarcia wcina. Ale masz. Drogie było? Wcale tam nie ma cukru, wcale. Nie cukier. Ty możesz cukru, nie? Tam nie cukier. Wika. Ona jest taka słodka, ona ma takie piękne te oczka. A coś dzisiaj mało mówi. No, mało dzisiaj mówi. Chciał ci zabrać. Wujek! Patrzcie, jaka Szarlotka jest już duża. O Jezu! Jaka to jest słodycz! Ciocia nie chce oddać. Nie. Charlie już wcina sushi. Nowocześni rodzice wprowadzają nowe elementy diety. Sushi zjedzone, bardzo smaczne. Byliśmy w Oto Sushi na Nowym Świecie. A teraz Luka z Angeliką zaprosili nas chwilkę na kawę. Wpadamy do nich na moment, a później wracamy już do domu, ale jeszcze nacieszymy się troszkę Szarlotką. Troszkę się z nią pobawimy. Słuchajcie, tak urosła. Ja jestem w szoku po prostu. Widzieliśmy ją ostatnim razem na chrzcinach, czyli w czerwcu i naprawdę na maksa urosła. Nie Marysia? Co? Malutka rośnie w oczach. Strasznie. Szarlotka? No. No jedna i druga zresztą, nie? Ale Szarlotka tak. Z chrzcinami to jest naprawdę, bo tak. Wyciągnęła się w masakrycznie. My też w sumie ostatni raz widzieliśmy w chrzcinach. My też w sumie się wyciągnęłyśmy. Mogę szczotką? I już teleportacja do nas, do domu, na Śląsk, że tak powiem. Nie nagrywaliśmy Wam już nic z wizyt w mieszkanku u Luki, u Angeliki, ponieważ zajęliśmy się malutką Sarką, Szarlotką. Gadaliśmy, gdzieś tam chłopaki też grali, chyba w FIFA bodajże na PlayStation, także jakoś tak ten czas bardzo szybko minął. Wyjechaliśmy w sumie z Warszawy zdecydowanie później niż mieliśmy wyjechać. Mieliśmy pojechać tylko na szybką kawę, na pół godzinki, maksymalnie godzinę. Byliśmy u nich chyba z 3 godziny, także jak zwykle się zasiedzieliśmy, ale oczywiście było bardzo sympatycznie, ale powrót do domku, powrót do pracy. Ja już dzisiaj tak naprawdę ogarnęłam się, posprzątałam sobie w domu, ale stwierdziłam, że tego Wam nie będę nagrywać, ponieważ odkurzanie nie jest niczym mega interesującym, ale mam taki plan, żeby w następnych vlogach, nie mówię, że od razu w tym kolejnym, po tym, który teraz pojawi się na kanale, ale tak w przyszłości robić taki nasz mały rytuał, w którym będziemy jakąś część vloga poświęcać na sprzątanie mojej toaletki. Wiem, że wiele moich widzek interesuje się tematem beauty, makijażowym, pielęgnacyjnym, więc pomyślałam, że takie jakieś małe zajawki sprzątania toaletki, czy jakiś szafek w łazience z pielęgnacją będzie dość ciekawe, a mi się to zdecydowanie przyda, ponieważ mam dużo kosmetyków, których używam bardzo rzadko, gdzieś tam część mogę podkładać, poddawać po rodzinie, po znajomych, także taki mam plan i tak będziemy sobie robić, że dzisiaj sobie zaczniemy ten nasz rytuał i może za 2 vlogi, bo w kolejnych vlogach zapewne będą przygotowania już do wakacji, do wyjazdu, ale potem po powrocie z wakacji z Turcji będziemy mogli właśnie kontynuować dalej ten rytuał porządkowy, także lecimy do mojego pokoju makijażowego i tam ogarniemy sobie może pierwszą, może drugą szufladę. Okej, moja pierwsza szuflada to szuflada z korektorami oraz pudrami sypkimi i prasowanymi. Wyciągam teraz to wszystko, no i przejrzę, co ja z tych pudrów faktycznie używam, co ja z tych korektorów używam, co leży już długo otwarte i za niedługo może gdzieś tam wyschnąć, może się zepsuć. Trzeba to przejrzeć, żeby nie marnować tych produktów, a na pewno czy mojej rodzince, siostrze, mamie, babci, czy znajomym coś może się przydać i może wykorzystają to szybciej niż ja. mam wszystkie swoje otwarte korektory, które mam. I tak, mam jedno kółeczko takie z korektorami kolorowymi. Drugie też jest to kółeczko z korektorami kolorowymi i myślę, że zostawię sobie tylko jedno, to z Eveline, bo już raz tego używałam. A to bodajże jest jakby otwarte, ale jeszcze nie maczałam tutaj swoich palcy i może dam to teraz Wiktorii. Wykorzysta Wika od jakiegoś czasu, maluje też klientki w salonie, także myślę, że może jej się faktycznie ten zestaw z Deborah Milano przydać, także odkładam go dla Wiki. Następnie korektor. Ten korektor fajnie lubię, zostawiam na pewno. Ten korektor z Similaka również lubię, ale nie ukrywam, że dawno go ostatnio nie używałam i lepiej po prostu nie mieć jakiegoś wielkiego sentymentu. Odkładam go. Wika myślę, że może prędzej go wykorzysta, bo faktycznie ma troszkę mniej tych kosmetyków ode mnie, więc może potraktuję go lepiej. Ten korektor bardzo lubię, często używam, także na pewno zostawiam. O, korektor z L'Oreala Infallible, mega produkt, zostaje ze mną na pewno, to już jest końcówka tak w ogóle. Ten korektor również bardzo lubię, z LA Girl Cosmetics Pro Conceal zostawiam. Korektory z Coi Wy, mam jeszcze jeden zapakowany, czyli to są w ogóle nówki sztuki, także odkładam je do nowych opakowań, czyli do innego miejsca. Mam takie specjalne pudło z nowościami i ogólnie te produkty bardzo lubię. Używałam jednego w innym odcieniu, tutaj mam jakieś 3 pozostałe kolory, miałam go w innym tonie i był bardzo fajny, także zostawiam, po prostu odkładam do nowości. Bardzo lubię, fajny, drogeryjny, tani korektor zostaje. Ten również lubię, tutaj akurat mam w wersji super size, miałam wcześniej mniejsze, bardzo fajny produkt, zostawiam. Muszę się chyba troszkę pospieszyć, bo ten fragment tego czyszczenia kosmetyczki będzie trwał wieki. Ten korektor super z Maka polecam, bardzo lubię. Tutaj ta Nabla to jest w ogóle chyba już końcówka, z tego co pamiętam, więc idzie do kosza po prostu. Bardzo fajny, tłusty, mocno kryjący korektor z Revolution Pro, zostawiam. Ten również bardzo lubię, bardzo w ogóle podobna formuła właśnie do tego korektora. Ten to jest taki jakby jego tańszy zamiennik. Ten zamiennikiem tego z IT. Te 2 korektory lubię, ale dawno ich nie używałam, także znowu bez sentymentu odkładam je dla Wiki. Fajna baza pod cienie z Makeup Revolution, to jest niby taki, wiecie, produkt do cut crease, ale może właśnie służyć jako baza pod cienie, fajnie, zostawiam. Następnie korektor z Contigo z Rosie również bardzo lubię, ale tak jak mówię, dawno nie używałam, więc znowu bez sentymentu odkładam dla Wiki. Korektory z Maybelline bardzo lubię, także zostawiam na pewno. Tu mam 2 różne odcienie, jeden z kolekcji Marvela, jeden standardowy, fajne produkty. Tutaj kolejny produkt od Makeup Revolution, właśnie taki w formie takiej bazy pod cienie, fajny, też zostawiam. Tutaj mam jeszcze jeden korektor Conceal Define z Makeup Revolution, tylko w jaśniejszym odcieniu niż tamten w rozmiarze super size, więc też zostaje ze mną. Tutaj dokładnie taka sama sytuacja, po prostu inny odcień, też zostawiam, bo naprawdę bardzo lubię te korektory i często z nich korzystam. Z tej samej linii mam również biały, taki stricte do cut crease, do odcinania. Miałam go w takim odcieniu kremowym, biały też się na pewno przyda, więc zostawiam. Korektor z Benefitu Boeing, bardzo dobry produkt, zostaje ze mną. Końcówka, już praktycznie puste opakowanie korektora z L'Oreala, więc wyrzucam do kosza, bo tutaj już praktycznie nic nie ma. Tutaj jakimś cudem zapowiedziało się kolejne nowe opakowanie produktu, nawet 2, bo teraz widzę, że Sephora też jest zapakowana, także odkładam do kartonu z moimi nowościami, albo na rozdania, albo sama użyję. Kolejny nowy produkt odkładam znowu do nowości. Korektory z Avonu, z tej Power Stay, bardzo fajne. Zaraz dobiorę sobie jeden produkt, kolor dla siebie, a drugi oddam Wiki, no albo komuś z rodziny. Tak mówię, że dla Wiki, ale myślę, że nie dam jej wszystkich korektorów, bo nie będzie potrzebowała aż tyle, więc po prostu resztę dam komuś innemu. Magic Pens Lovely używałam raz, ale średnio mi się sprawdził, mi akurat jakoś tam nie przypadł do gustu. Forma tu jest takiego pędzelka, aplikatora, więc odkładam go dla Wiki, no albo dla kogoś do wydania. Tutaj mam taki fajny anti-red z Catrice i on jest akurat spoko, to jest moje drugie opakowanie, na zaczerwienienia bardzo fajny. Z Maybelline kolejny mój ulubiony korektor Superstay, zaraz po tym eraserze również bardzo go lubię, ma taką bardzo ciekawą tą opcję z aplikatorem. Biały i ciemnobrązowy taki concealer, korektor z Revolution, fajny do charakteryzacji, zostają ze mną. I 2 ostatnie produkty, które również bardzo lubię, Fit Me i Lovely Liquid Camouflage, także odkładam. Okej, tych korektorów troszkę ubyło, troszkę jest tutaj luźniej, także teraz przejdźmy sobie do pudrów. Jak widzicie, pudrów mam naprawdę sporo, więc po kolei będę przeglądała. Ten puder bardzo lubię z racji tego, że jest malutki pojemnościowo i fajnie jest go wrzucić do kosmetyczki, takiej wiecie, podróżnej, więc zostaje. Puder Snoby, no bardzo fajny produkt, fajny sypki puder. Dość często w sumie go używam, więc zostawiam. On jest taki delikatnie satynowy, nie daje takiego pełnego matu. Puder ryżowy Paese, no kurczę, też go bardzo lubię, ale teraz ostatnio dostałam jakiś nowy puder z Paese właśnie w jakiejś PR paczce, także może odłóżmy go do wydania dla kogoś z rodziny. Kolejny puder z Paese, bardzo fajny puder prasowany, ten na pewno zostawiam. Jest super. Pudry z Nabli, bardzo lubię i tutaj mam dwa kolory, jeden taki do bardziej opalonej skóry, drugi do mniej, prasowane, zostają ze mną. Ten puder z Rosie również lubię, ale dawno go nie używałam, gdzieś tam zapomniałam o nim, więc odkładam go. Ktoś sobie go wykorzysta. Następny puder z Paese i to jest dokładnie ten sam co ten, tylko w innym kolorze i po prostu jest to nówka sztuka, więc odkładam do kartonu z nowościami. Kolejno moja Transparent Powder Compact, też bardzo fajny, prasowany puder, no zostawiam. Stawiam go, bo go bardzo faktycznie lubię. Puder z Vibo, również bardzo dobry, bardzo mocno matujący produkt. Trzeba uważać, żeby nie używać za dużej, za grubej warstwy, bo może zapchać, ale ogólnie daje mega, mega mat, także zostawiam go. Puder z Nabli, sypki, bardzo lubię, transparentny, więc na pewno go też zostawiam i Wam go również polecam. I tutaj mam trzy pudry z Avonu, nie wiem w ogóle po co mam tutaj trzy, więc jeden zostawię, a trzy dam na wydanie. Otworzyłam te trzy pudry i po prostu są to pudry w trzech różnych kolorach. Ten zdecydowanie za ciemny dla mnie, więc odkładam. Ten jest ok, więc ten zostawiam. No a ten również jest dość ciemny, więc dam komuś, kto jest bardziej opalony. Mam również Fit Me, bardzo lubię. Matte and Poreless, on faktycznie fajnie wygładza skórę i daje efekt matu, zostawiam. Ibra, bardzo dobry produkt, transparentny puder, mega, zostaje. Infallible Magic Loose Powder, fajny, ale też dawno go nie używałam, więc odkładam go dla kogoś. Ten puder również dawno nie używałam tak naprawdę, więc również go odkładam. To jest pod oczy, bardzo fajny puder Hean, zostaje. Pod oczy mam również Smoja, również zostawiam, fajny. Ten również lubię, więc też go zostawię. Lovely Cooking Time, tani, a naprawdę daje fajny mat. Mam też puder z Paese, to jest puder dający kolor, tak. Dawno go nie używałam, ale warto było go przetestować, bo może okaże się fajny. Na razie o niej nie mam zdania, ale używałam go może raz, może dwa razy, więc jeszcze muszę potestować. O, bardzo lubię, na pewno zostawiam. Face Studio Setting Powder Maybelline, bardzo dobry produkt. Z Coi Wy, też fajny puder, kurde ile tych pudrów ja mam, ale też go zostawiam, bardzo go lubię, daje taką fajną satynkę na skórze. Puder z Benefitu, kurde tego też lubię. Muszę sobie zacząć używać tych pudrów, bo zwykle mam tak, że w kosmetyczce używam jednego, a reszta leży i czeka na swoją kolej. Puder z Sinskin dawno nie używałam, także no odkładam go, no bo kurczę, nie użyję go pewnie w najbliższym czasie. Bez sensu, nie ma co trzymać sentymentu do kosmetyków. I tak, tutaj mamy puder z Bourjois, też jakiś taki kurczę fajny, ale też dawno go nie używałam, więc odkładam go. I tutaj bibułki matujące, czy to jest puder? Moment. Bibułki matujące i puder, jedno z drugim razem. No ale zostawiam, bo jego akurat używałam jak na razie tylko raz, także dam mu jeszcze szansę. Pierwszą szufladę wspólnie posprzątaliśmy, zrobiło się troszkę luźniej, jak widzieliście, także na plus jak najbardziej. Ściągnęłam teraz pranie, wstawiam za moment następne pranie. No i już tak powoli zaczynam sobie, wiecie, robić takie przygotowania do pakowania na wyjazd, na wakacje, ponieważ warto byłoby już teraz odkładać te ciuchy, żeby w nich nie chodzić, wiadomo, bo nie nadążę z praniem, także teraz już to co pościągałam, przesegreguję, co z tego bierzemy, wyprasuję, już odłożę sobie na jedną kubkę, nie chodzić. Jakby ktoś się zdziwił, że mam jakby różne kapsułki w jednym opakowaniu, to dlatego, że po prostu do tego plastikowego pojemniczka wsypałam sobie dwa rodzaje różnych kapsułek, tam z dwóch różnych firm, już nie pamiętam jakich. Jedna to Persil, drugie nie pamiętam jaka firma, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zrobiłam sobie dzisiaj rano eliksir na przeziębienia. Już Wam kiedyś o nim mówiłam we vlogu, czyli mieszanka kurkuma, imbir, miód, cytrynka. Dodałam jeszcze ocet jabłkowy, bo też jest polecany do takich mikstur. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam w opisie albo w komentarzu poniżej wrzucić przepis. Nie mam dokładnych proporcji, robię bardziej proporcje na oko, ale napiszę Wam jakby cały skład, żebyście mogły sobie zrobić tą miksurkę. Ją na razie trzymam przez cały dzień na zewnątrz, a później trzymam w lodówce, żeby jakby wiecie, nie sfermentowała, nie skisła. To po prostu w lodówce, no i codziennie taki szocik, to jest taki szocik na odporność. Coś w stylu tego napoju, który pokazywałam Wam na ostatnim vlogu z Rossmana, tego szota imbirowego. Wrócił Kacper z biura na obiadek. Mamy dalej oczywiście catering i naprawdę jesteśmy na maksa zadowoleni. Mam normalnie butter chicken, który smakuje jak zwykły po prostu z restauracji, no. Pyszka, co? Mega. Mięso, jakość mięsa, serio, to jest dobre. To jest spoko, że jakość mięsa jest naprawdę fajna. Po prostu jest dobre, tak jakbyście sami chcieli sobie zrobić, naprawdę. A miałam w ogóle ostatnie zapytanie, Kacper, to może odpowiesz, bo Ty się bardziej znasz cenowo, bo jakaś dziewczyna tam gdzieś na vlogu widziała, że chodzisz na treningi i pytała, jak to wygląda cenowo. Boks, no nie? Ale Ty teraz nie chodzisz tylko na boks, nie? Ale, znaczy, jeśli chodzi o zajęcia w klubie, no to sprawdź sobie, ja chodzę do Silesian Cage Club, Katowice. Możesz zobaczyć, jaki jest cennik, a jeśli chodzi o zajęcia indywidualne, to ceny są od 80 do 120 zł za lekcję, w zależności od tego, ile bierzesz lekcji. I pewnie zależy, gdzie mieszkasz. No dokładnie, no bo w Warszawie i zależy, u kogo trenujesz, nie? To też tak. Ale około 100, nie? Tak. No około 100 za jedną lekcję, dokładnie. I nie chcę, żeby za dużo vloga było na temat nalewek, ale ostatnio pokazywaliśmy, jak kupowaliśmy słoiki. Kacper przygotowywał się do robienia i zobaczcie. Pokaż, Kacper, co masz po kolei. Cytrynówka to jest ta sama, malina to jest malina kupna, malina od ogródków z dziadka i mięta od ogródka dziadków. I mamy jeszcze cytrynówkę z miodem, czy cytrynówkę miodową, moc 33% i to jest po prostu cytrynówka z miodem i ze spirytusem. 1/3 objętości miodu, 1/3 objętości soku z cytryny, 1/3 objętości spirytusu 95%. Ja już testowałam, bardzo mocne, ale smaczne. Ale smaczne, no. I teraz sobie będzie leżakowało. Im dłużej, tym lepiej, wiadomo, ale pić można już teraz. Także ja teraz po obiadku wracam do ogarniania tematów przy komputerze. Mam jeszcze troszkę rzeczy do ogarnięcia, wysłania, ustalenia terminowo i tak dalej. Takie pierdółki, no ale trzeba to zrobić. No i tak już powoli, wiecie, głową jestem już jakby przy przygotowywaniu tych rzeczy na wyjazd. Jakichś tam kremów z filtrem, ręczników, kostiumów. Czy mamy wszystko, czy coś jeszcze trzeba kupić. Myślę ewentualnie o jakiejś takiej, wiecie, apteczce podręcznej, którą też warto wziąć ze sobą na wyjazd, w razie jakiegoś tam, wiecie, przeziębienia, czy nie wiem, oparzenia słonecznego, czy czegokolwiek, także już tak wiecie, pracuję jeszcze, ale jakby wiem, to są ostatnie dni tutaj w Polsce, że zaraz będziemy za granicą i po prostu zastanawiam się, co ewentualnie będzie nam potrzebne. No i tak jak powiedziałam, co musimy ewentualnie dokupić, co musimy ze sobą po prostu zabrać. Podejrzewam, że kolejny vlog będzie poświęcony praktycznie w 100% pakowaniu i przygotowywaniu do wyjazdu do Turcji, także jeśli lubicie takie vlogi, to koniecznie na niego czekajcie. Jeśli ktoś z Was nie subskrybuje jeszcze mojego kanału Klatek Vlog, no to polecam to zrobić, no bo oczywiście wtedy przyjdzie Wam powiadomienie, że ten nowy vlog już jest i nie przegapicie tego momentu. No, ale tak jak mówię, ja już w tym momencie jestem myślami, a jutro nagram tego drugiego vloga już z początkami pakowania, no bo tak naprawdę nie zostało dużo czasu. Ja wolę mieć te 3-4 dni na już przygotowanie się do pakowania, wstępne pakowanie, żeby po prostu potem nie robić tego na ostatni dzień w dniu wyjazdu, czy tam dzień przed wyjazdem, bądź jeszcze co najgorsze noc przed wyjazdem. Wtedy się człowiek nie wyśpi, bo w nocy biega, pakuje, no i potem już ten cały dzień taki, wiecie, w samolocie gdzieś tam chwilę się kimnę, w autokarze chwilę się kimnę, ale to nie jest taki sen, jakiego ja na przykład faktycznie potrzebuję się wyspać. Kolejne pranko powiesiłam, już się zaczyna suszyć, więc myślę, że jakieś 2 koszulki Kacper stąd będzie brał na wyjazd, więc jak najszybciej się wypierze, jak najszybciej się wysuszy, wyprasuje, no i znowu odłożę na tą naszą kubkę wyjazdową. Przetestowałam teraz jeszcze ten eliksir, który zrobiłam. No nie należy do najsmaczniejszych, ale też nie jest najgorszy. No ale działa, to najważniejsze, tak? Więc taka mała wstępna rekomendacja po zrobieniu, że jest spoko, da się wypić. I jak jeszcze jestem przy takim temacie zdrowotnym, taki dzisiaj vlog coś prozdrowotny, to jeszcze chciałam wam polecić gorąco rzecz, którą to wy mi poleciłyście na Insta. Miałam jakiś czas temu zapalenie ucha i to zapalenie ucha zewnętrznego często nawraca u mnie. I wcześniej jakby leczyłam się zawsze lekami, jakimiś maściami, które przepisywał mi laryngolog. A ostatnio zapytałam was na storiesach, co wy polecacie z takich domowych sposobów na zapalenie ucha. I masa, naprawdę masa z was poleciła mi roślinę anginkę. No i faktycznie mi ta roślinka pozwoliła mega szybko wyleczyć ucho. To jest ta roślinka, tak wygląda. My ją kupiliśmy w hurtowni roślin, w hurtowni Róża. Zobaczcie na cenę, kosztowała około 18 zł. No i co, podlewam sobie ją tylko, trzeba ją tylko przesadzić do jakiejś doniczki z podstawką, bo w tym momencie stoi po prostu w kuchni na talerzyku. Podlewam sobie ją tam co 3 dni i zobaczcie, pięknie się trzyma. Urywamy listek i ten listek zgniatamy i wkładamy tak przy wylocie ucha. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie włożyć tej roślinki za głęboko do ucha. To musi być tak naprawdę przy wylocie, przy zewnętrznej części. Roślinka ma bardzo specyficzny, taki mocny zapach, taki trochę ziołowo-cytrynowy, taka trochę trawa cytrynowa, no coś takiego. Także bez problemu jakby te opary, ten jakby ta cała esencja tego liścia spokojnie gdzieś tam wam zadziała. Nie trzeba wciskać za mocno, bo wiecie, potem może być problem to wyciągnąć, więc nie polecam cisnąć gdzieś, wiecie, na maksa głęboko w to uszko. Po prostu to ma gdzieś zostać przy wejściu do ucha. No i naprawdę ja myślałam, że to jest taki, wiecie, mit, że to jest taka jakaś tam rada babć, która nie do końca działa. Mówię, kurczę, no roślina, jak może pomóc mi na tak silny ból ucha? I faktycznie byłam w mega wielkim szoku. No kto ogląda mnie na storiesach, to wie, że ja po prostu byłam po prostu pod niesamowitym wrażeniem, że taka zwykła, mała roślinka jest w stanie zadziałać dużo lepiej niż krople z antybiotykiem. Także jak zmagacie się z problemami uszu, zapaleniami wewnętrznego, zewnętrznego, środkowego ucha, no to bardzo, bardzo wiele z was poleciło mi tą roślinę anginkę. I faktycznie, ja również polecam, przetestowałam, jest good. Zaparzyłam sobie teraz herbatkę, wypiję sobie ją jedząc pod wieczorek od Fit Appetit. Mam dzisiaj jakieś takie fajne ryżowe coś z jagódkami, także bardzo chętnie to zjem, bo lubię takie słodkie podwieczorki. Także wcinam, piję herbatkę i będę wychodzić, jadę do salonu na nowe paznokcie. I to już, słuchajcie, będzie w kolejnym vlogu. Kończę nagrywać tego, ogarniam się i w drodze do salonu zaczynam nagrywać kolejnego vloga i właśnie to będzie ten vlog z pakowaniem rzeczy. Także teraz się już z wami żegnam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki! Pa!